większości, tak? Tak. Ale harcerze widzę tacy starsi, tak? Niektórzy już tacy wędrujący trochę, tak? I młodsi. I zuchy pewno, co? Tak jest, tak. Czyli wszystkie poziomy mamy tutaj, tak? Harcerze młodsi, tak. Starsi. Dawaj, słuchaj, co pan i trochę mówi, instruktorów. I cywilów. Okej, ale stroje, że się tak wyrażę, mylne są z dwóch stron. I po waszych strojach nie widać, że jesteście harcerzami, po moim tutaj też nie widać, że jestem harcerzem. Ale zaraz mam nadzieję, że wszystko się wyjaśni. Ja nazywam się Dariusz Morski, albo Biegnący Wilk, to jest takie moje puszczańskie miano. I witam was w takim miejscu, które się w jakiś sposób harcerską mapę geograficzną naszego kraju wpisuje, a mianowicie miejsce, w którym jesteście, jest państwem harcerskim. Jest państwem harcerskim. I już to jakby tłumaczę. Znajduje się tutaj siedziba takiej organizacji harcerskiej, która nazywa się Harcerski Ruch Ochrony Środowiska imienia świętego Franciszka Zasy. To jest to taka organizacja założona w 1986 roku. Czyli jesteśmy taką no, niezależną organizacją harcerską, ale malutką, no, zawsze byliśmy organizacją. Wiosną tego roku skończyliśmy właśnie 25 lat. No i mogę powiedzieć. Może słuchajcie dobrze, bo zaraz mnie nerw weźmie i zobaczycie, co będziecie mieli za to. Trudno mi jest rzeczywiście się też tak mówić, jeżeli się tak strasznie tutaj ruszacie i tak dalej. Myślę, że byliście już kiedyś w jakimś państwie harcerskim? Nie. Jesteście po raz pierwszy, nie? No to proponuję nie przeoczyć tej sytuacji i chwilkę tylko posłuchać, dobrze? Republika Śliwolska nawiązuje do takiego, ja powtórzę jeszcze dla tych, co może nie słyszeli wcześniej, że jest tu siedziba Harcerskiego Ruchu Ochrony Środowiska imienia świętego Franciszka Zasy. Jest to organizacja puszczańska, właśnie taka puszczańsko-ekologiczna, no jedyna w sumie organizacja puszczańska powojenna, nie licząc środowisk typu drużyny i szczepy, które działa kilka w kraju. Sama Republika Śliwolska nawiązuje do takiego faktu harcerskiego, historycznego, a mianowicie Andrzej Małkowski. Znany jest ten człowiek wam czy nie? Kto słyszał o Andrzeju Małkowskim ręka do góry? Nie, no mów za siebie, no część może młodszych osób nie słyszała. No więc dla tych młodszych wytłumaczymy, że Andrzej Małkowski to jest taki pierwszy harcerz w Polsce, możemy tak powiedzieć. Osoba, która założyła, tak się przynajmniej zwykło mówić, założyła harcerstwo w Polsce. Tenże Andrzej Małkowski, niezwykła to była oczywiście postać, dla każdego harcerza myślę, że tak głęboko w sercu zakorzeniona. Miał oczywiście wiele zaszczytnych tutaj działań na forum harcerstwa polskiego, ale jedno jest takie, które dla nas jest szczególne, a mianowicie mało się o nim mówi. I dlatego to będzie dla was taka ciekawość. A mianowicie w 1914 roku była wtedy formalnie Polska na mapach Europy, czy nie było? W 1914 roku. Nie było Polski na mapach. Dopiero w 1918 roku. I ten Andrzej Małkowski w 1914 roku chciał stworzyć pierwszą enklawę niepodległego państwa polskiego. A ta enklawa jest niezwykła dla wszystkich harcerzy, dlatego że miała nazywać się Rzeczpospolita Podhalańska. Niektórzy używają drugiego określenia, Rzeczpospolita Lutykowa od imienia syna Andrzeja Małkowskiego, ale ta Rzeczpospolita Podhalańska miała być państwem dla harcerzy i skautów. Dla harcerzy i skautów. Państwo harcerzy i skautów, gdzie prawo harcerskie miało być jakby główną zasadą, główną konstytucją tego państwa. No niestety władzom austriackim się ten pomysł nie spodobał, no i Małkowscy musieli się po wykryciu tego pomysłu ewakuować przed egzekucją, mówiąc wprost, z kraju. Pomysł nie został zrealizowany. To jest pomysł, który zawsze mi się jako harcerzowi niezwykle podobał. Zawsze marzyłem o tym, żeby takie państwo harcerskie stworzyć, ale wcześniej nigdy nie mieliśmy odpowiedniego areału ziemi. Myśmy mieszkali w takiej osadzie ekologicznej poprzednio, ale ta osada miała około pół hektara tego ziemi. Co to za państwo pół hektara? Tu mamy 15 hektarów, w związku z tym no, nawet Watykanu nie jesteśmy w stanie tutaj przebić, ale jakaś tam miasta państwa jest. I w każdym razie w tym miejscu proklamowaliśmy, że tak to mogę powiedzieć, no w sumie już prawie 4 lata temu, a mieszkamy tu niecałe 7 lat, właśnie Republikę Śliwolską, która jest państwem harcerskim. I te zasady,
które tutaj obowiązują na stałe, że jest to cały teren wolny od alkoholu, wolny od tytoniu, wolny od wulgarnego słownictwa, poza tym azyl dla zwierząt, to wynika z przekonań, no oczywiście naszych rodzinnych, tu na stałe mieszka czteroosobowa rodzina, ale też z przekonań naszej organizacji, czyli tego FROŚ-u, w skrócie popularnie zwanego, bo jest to taka organizacja, która zajmowała się zawsze prawami zwierząt, różne działania ekologiczne podejmowała i edukacyjne. No. I w każdym bądź razie, no, do tego jakby nawiązuje. Czyli